Dzień dobry, witam was w dzisiejszym vlogu. Kurczę, czy on nie spadnie? To jakieś chyba ex-games. Powoli przerzucam różnego rodzaju rzeczy. Torba rzeczy to jest mój Kindle. Przecież bez niego to zasnąć nie mogę, co tam czytam teraz, ale syf. Patrzcie, Mikuna ma taki mini komputer. To jest mini komputer testera. Migoce. Ma taką klawiaturę ze strzałkami. Mikuna, że to byłby dobry pomysł, żeby do ciebie nagrać materiał na temat tego urządzenia. Można. Prost, o, patrzcie, jest połączenie z drugiej strony. Ty, jak mi się wydaje. Dawaj, spingujmy kogoś. Dobrze. Dawaj, pinguj go. O, Anavalie Lable. No, no, no. Wiecie, gdzie nam wpadła śrubka w tej obudowie? To jest do góry nogami komp. Wpadła nam do tego. Tu gdzieś w środku nam lata. Kurczę. Ja natomiast podpinam wszelkie przewody. No i tak się zebrało trochę tego śmietniska elektronicznego. Masz? Rany, jak to jest jeszcze obudowane, co tu jest? To są podłączenia do LEDów? A, to są LEDy, tylko to ma się odbijać, żeby to się świeciło. Ty, fajnie jest to zrobiona obudowa. Ciekawie. Czyli nie ma tutaj na narożniku świecenia. Tu mamy lustereczko. Gdzieś... to wciąż tam nie rozwiązuje problemu, gdzie jest śrubka. Posłuchajcie. Gdzieś tam jest. Miałem kiedyś taką sytuację, że mi pompka nie działała od właśnie tutaj chodzenia, bo ten komputer strasznie długo stał bez używania, teraz używam go jako głównego kompa. I śmieszna sytuacja była taka, że trzeba było tym komputerem w ten sposób poruszać, żeby wymieszać trochę tą ciecz w środku. Czemu? Nie wiem, ale zadziałało. Patrzcie, tu była muszka zdechła, jeszcze tutaj jakiś muszkokomar, tu jeszcze kolejne śrubki. Ta obudowa jest zrobiona, tylko żebyśmy, wiesz co, tych LEDów nie urwali. Ajejku, to gdzie ona lata w takim razie? Mam wrażenie, że właśnie przeskoczyła gdzieś tu i tutaj gdzieś jest jakaś miska, niemiecka. Micka zbierająca kurz. Szarawy godzina nie widać. Gdzieś tu jest. Jest. Mam! Tyle zachodu o takie małe kurcze. Moja wina, no moja, no przepraszam. Tego tu, Mikuny. Słaba obudowa. Nie, no dobra jest, ale za Camargo ma co nie miara. No, ale nie da rady tego ściągnąć. Trzeba jeszcze podkręcać tam i całość można wypiąć. Czyli to teraz to by się przydało wkręcić, czyli... Tak, najpierw 4, później 4T i później 2T. Czyli stąd. Teraz pogoda jest dosyć specyficzna, bo jest zimno w cieniu, a gorąco w słońcu. Więc nie wiadomo, czy się zapiąć, czy nie zapiąć. Łapię przykładowe zdjęcia telefonem Krakowa. Tak, żeby mieć coś do poglądu. Ach, ten Kraków. Ach, ci ludzie dookoła. Jak to słoneczko dogrzewające nam. I to był moment, kiedy zrobiłem zdjęcie i... Trębacz, jak się mówi, hejnalista, wziął i dostał strzałą w gardło, z tego co pamiętam. Dobrze mówię? Że w tym momencie? No, dlatego nie jest grany cały hejnał, tylko jest grana część, bo on, jak atakowali ci w czapkach, Tatarzy chyba, atakowali Kraków, to on miał... Z goloną głową i z tyłu z tym Osewedesem. Nie wiem, czy to się odmienia, Osewedes. Osewedes to się nazywało? Tak mi się wydaje. No, to hejnalista miał, z tego co pamiętam, alarmować o tym, że jest najazd. No i alarmowo w pewnym momencie dostał, nie był w stanie dalej grać i dlatego tak historycznie to wygląda. Jestem chyba trochę słaby w te legendy krakowskie. Pięknie, żeś mi na tą wodę ustawił tak fotogenicznie. Mamy bardzo ważny quest. Musimy znaleźć ulicę Kupę. Więc spoglądamy na znaki na niebie. Dwa ptaki, czyli tam i w lewo. W ogóle pierwszy raz zauważyłem na mapach, że jest synagoga Kupa. Dosłownie, no synagoga Kupa. Już widzę ją, uśmiecha się, ciemna jak... coś. Ulica Kupa. Każdemu zalecam odwiedzenie tak pięknej uliczki jak ta. Szukasz barbera? Barber jest. Na ulicy Kupa. Ja wam pokażę. Znaki drogowe też mogą być szczęśliwe. Ten się uśmiecha. Stop ograniczenie. A tam jest kładka, która ma dużo kłódek. Słuchajcie, staram się przekazywać różne informacje. Jeżeli ktoś zgubił czarną rękawiczkę, powtarzam, czarną rękawiczkę, to być może ją znaleźć tutaj. Kładka Bernatka, strona od Podgórskiej. Nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie. Woda. Tamten to lubi sobie pobalansować. Patrzcie, w powietrzu jest w ogóle. Patrz, kafejna kłódka. Chyba dojdzie ją rozszyfrować. Nie, bo się kręci tak po prostu. Ale mam wrażenie, że wiesz co, że trzeba nacisnąć co ileś. No właśnie tak... Przekręcisz. I co, i pociągasz? W tyłu coś jeszcze jest. Nie. Czekaj, aparatem zobaczę, co to jest. Lusterko? Ale ładnie wygląda. Jest master. Reklamowa. Chcesz komuś przerwać jego miłość? Ty, a może w inne miejsce przełożyć?
Myślałem, że już ci wyskoczyło. Bardzo ładna puszka, płótka. A tutaj jest miłość do soft drinków. Makaroniarnia. Tutaj natomiast jest punkt docelowy. My tam idziemy. Jak warto się jest przejść Krakowem. Takie rzeczy można zobaczyć. I to odróżnia Kraków od Ameryki. W Ameryce nie ma takich wow kościołów, katedr. Ładna jest budowla. A dlaczego w ogóle mówię o tej budowli? To jest bardzo ważna rzecz, bo wystarczy odejść od niej kawałeczek w tamtą stronę. Nie jest to rękawka, tylko idziemy dalej. Tum, 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 kurczę, akurat tam chciałem drzewko robić, zdjęcie testowe, bo lubię to drzewko. Ktoś tam się musi mi zdrzolić. O nie. No i kuna wszedł. Idealnie w ujęcie. Drzewo, drzewo, drzewo. Gdzie chłopaki lądujemy? Na kamieniołomie? Nie, na barakach, na barakach. Ty się śmiej. Ci opowiem historię, jak tu było z Płaszowem, żebyś wiedział. Jak chodzi o baraki, to jest akurat smutna historia. Kiedyś miałem odcinek na ten temat na głównym kanale, ale druga część nigdy nie powstała. Co ma barak? Obama. Batman. Tu jest dosyć wysoko, to chyba najwyższy fragment. Ładnie to wygląda. Pobiec ci tam do skali? Dla skali będę taki mały. Patrz, jakie tu są świeże te oberwania. Ty. Chodźmy. Nie tu mnie nie. Kraków idzie spać. To jest chute. Idziemy do metra. Ja wam pokażę fajny efekt z żarówkami, którego wcześniej nie pokazałem. Wow. 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 Patrzcie. Jedna 2000 niektórym migoczą, drugie nie migoczą. Wow. Psychodela. A wy czemu nie migoczecie? No nie. Lampy dla miłośników rowerów. A rowery co mają zawsze? Dwa wentyle. Ty jest moja lampa. No, ja szczerze to bym zobaczył największy w Polsce salon firan i zasłon. Nie wiem jak ty. Musisz sobie tam te poduszki. Idę zobaczyć, jakie fajne są te firany. Ty, to jest dwupoziomowy salon, największy z dziw. Fajne poduszki. Ty, to jest fajne, jest płótno podzielone na numerki i można malować. Kosmiczne pomidory, nie 5 zł. Dobra, plan jest taki, tam jest zdechła mucha, to jest chwytak. Spróbujemy strącić ją pluszakiem. Dajemy? Jest mało czasu. Dawaj. Dajemy? Dawaj, bo ja muszę laptopa wziąć. Patrz, to pałka, no nie wiem, Boże, jakie to jest debilne. Ja idę swoje 2 złote wydać na cebularza za Witeksu. Poprosiłem o najtańszego laptopa, bo takiego zamówiłem w sumie, jedząc bułkę z cebulą. Idealnie. Powiem wam, że te drożdżówki są tak słone. Jedną można zjeść, ale drugą to już mi jest niedobrze od soli. Ciekawi mnie, co z tym będzie. Miejmy nożycami laptopa na pół. Rozmnażanie przez pączkowanie. O, to jest to. Jak już ma się robić tak nostalgicznie, to uwaga. Wow. 2 godziny to się będzie robić. Usnę do tego czarno. Nie wiem, czy powinienem coś tam wlewać do środka, czy nie. Pierwszy raz uruchomiłem pralkę od momentu, kiedy została tutaj podpięta po raz kolejny. Mam nadzieję, że nic nie będzie przeciekać. Przez to, że się tutaj nie mieszka, jest tutaj masakrycznie sucho, więc wziąłem swój Biedronko Lidlo, jakiś nawilżacz powietrza i zamierzam go odpalić, bo gardło piecze. Tylko zgubiłem grzybka, który powinien to przykrywać w jakiś sposób i rozwiewać tą mgiełkę, więc musi się tak rozwiewać. Moisturization. Ten dźwięk. Nic się nie wlało, nic. Sprawdzałem. Jak ładnie świeżo pachnie. Wsadziłem głowę do pralki. Idę grać w Apexa. Z Łosiem. Łosiu jest fajnym streamerem. Śmiesznie opowiada. Mam wąsa. Z ciekawostek takich interesujących lub nie, na Threadripperze strasznie mi Apex dzisiaj nie szedł. W ogóle średnio idzie. Zmieniłem kartę, mam Threadrippera z 1080 Ti i to tak to nie jest procesor do grania. Świetnie się na nim pracuje, ale myślę nad innym projektem, bo wiecie, nowy NVENC, który jest dosyć charakterystycznym nowym kodekiem, który tak kodek to jest, który pozwala na to, żeby nagrywać materiały bardzo dobrej jakości. Chciałbym teraz połączyć 2080 Ti z 2060, bo tam nie będzie różnicy w NVENC-u i wykorzystać 2060 tylko i wyłącznie do enkodowania i zobaczyć, jakie będzie porównanie, bo jakby zrobić ogólnie, bo wydaje mi się, że to się mocno zmieniło. Zrobiłem niedawno filmik dotyczący tego, żeby streamować na 2 komputery. To jest wciąż dobre, bo to jest odseparowanie 2 systemów, można mieć swoje własne środowisko,
środowisko, w którym się pracuje. Ale mam kolejny problem. Mianowicie w momencie, w którym na przykład nagrywam na Shadowplayu, to mi się pojawia brzydkie bzyczenie. Jak normalnie mam wszystko podłączone, to jest niby wszystko ok. Dużo jest problemów, a gdyby właśnie zrezygnować z tego i zupełnie tylko i wyłącznie mieć jednego kompa, który nie będzie obciążony dodatkowo, nie będzie dodatkowo obciążony enkodowaniem zwykłym, tylko będzie enkodowanie to na dedykowanej karcie graficznej, to karta graficzna będzie praktycznie mogła zastąpić drugiego kompa. A jak będzie wyglądało przechwytywanie ekranu? Avermedia. Po prostu. Averka. Bo moje Elgato wyzionęło ducha 4K. Czego bardzo żałuję, ale może taka miała być kolej rzeczy. Komputer, HDMI z karty graficznej do Averki, z Averki do ekranu, czyli mamy już pass through, który będzie zasilany wtedy, kiedy skąd był odpalony, czyli wtedy, kiedy będziemy chcieli widzieć ekran. Przez OBS-ie będziemy mogli przechwytywać bezpośrednio ekran. Dodatkowo druga Averka, która będzie przechwytywać samą kamerę bez dźwięku. No i tyle. Nie mamy problemu z grami, które nie są full screenie. Wiecie, ja może i nie streamuję, ale ja wam od razu wytłumaczę, dlaczego to wszystko robię. Dlatego, że to mi strasznie rajcuje, bo to są jakieś takie problemy, którymi mało się kto zajmuje w Polsce i często do mnie streamerzy, youtuberzy piszą ziemniak, bo to, bo tamto, tak jak na przykład Pago postarałem się jakoś tam ogarnąć z jego komputerem, udało się ten dual PC setup u niego zrobić i to fajnie wyglądało i fajnie działa. Bo, słuchajcie, on miał śmiesznie, bo audio przesyłał sobie przez HDMI, te, które mówił z mikrofonu, przez FPS banana jeszcze wysyłał dźwięk, boże, strasznie pokręcony setup. Ciemność. Tak czy siak. Już umyć się pierwszy raz umyłem. Mam nowy ręcznik, schowam go może. Te opaski, czy jak to się nazywa? Ach, już umyłem dzisiaj bęben od pralki. Czuję się, jakbym odkrywał świat na nowo. To jest przyjemne. Jutro zamierzam zrobić pierwsze prawdziwe pranie, bo nawet... Wiadomość. Bo nawet, uwaga, wziąłem sobie trochę rzeczy z wyjazdu, które były takie nadające się do prania i zamierzałem je uprać, ale stwierdziłem, że lepiej bym trzeba umyć. Czy mam w ogóle jakiś płyn do... Aha. Wiem, że coś jest takiego jak płyn do puchania. Płyn do szyb. Czyli jutro wycieczka, żeby kupić sobie proszek albo płyn do prania. Przygotuj drugi będzie lepszy, bo nie będzie zostawiać osadu. I tym pozytywnym akcentem myślę, że warto jest zakończyć. Już się zbliża powoli pierwsza. Muszę się położyć. Dzisiaj się wyspałem aż za długo, ale odwinąłem sobie rolety, żeby światło dzienne mi powpadało do środka, bo dzisiaj chyba się położyłem spać z powrotem, bo było ciemno dookoła, mimo że mnie obudził budzik. Trzymam kciuki za samego siebie, że wstanę jutro, bo przesypiam noce normalnie. Oprócz wyjazdów, tak to przesypiam. Więc wam dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że znów spędzamy trochę chwil podczas takich vlogów, takiego mojego uzewnętrznienia się, porozmawiania. Jest jeszcze dużo przemyśleń w moim życiu, o których chciałbym opowiedzieć, takich, co się pokłębiło i ponapataczało ponownie. A póki co to poprzednie filmy, które warto zobaczyć. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! Powinienem kupić nową soczewkę, bo to jest...